wszystkich bardzo gorąco na takiej miłej uroczystości związanej z przekazaniem do użytkowania wyremontowanego obiektu byłego przedszkola pod potrzeby klubu seniora. Myślę, że obiekt spełnia swoje funkcje i będzie spełniał. Myślę, że ci, którzy jeszcze go nie widzieli, jak go obejrzą, to na pewno nie chwaląc się będzie budził wrażenie takie dość miłe i cieszę się, że jest możliwość przygotowania tego obiektu, żeby nasi seniorzy mogli tutaj spędzać miło czas. Szanowni Państwo, cieszę się, że doczekaliśmy tego momentu, że możemy się tutaj spotkać, gdzie w pełni zafunkcjonuje praca klubu seniora, czy jak to w naszym projekcie zabrzmiało, strefa aktywnego seniora. Ale my to nazywamy jako klub seniora. Wszystkim pomaga brat i łaskawie spogląda na Was, wszystkich tutaj, którzy będą przychodzić, którzy będą korzystać. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Projekt bardzo piękny, troszeczkę z małymi przebojami, bo złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Społecznego, a w zasadzie do Urzędu Marszałkowskiego, od razu nie otrzymał dofinansowania, bo było za mało pieniążków. Tam troszeczkę pomonitorowaliśmy, środki się znalazły i dzięki temu klub funkcjonuje, a kwota oszałamiająca, bo 2 300 tysięcy, w tym 1 950 000 to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Także to są duże pieniądze. Do końca października przyszłego roku środki na funkcjonowanie klubu w ramach projektu na pewno wystarczą, a później będziemy się dalej martwili, jak zachować trwałość. Ale myślę, że dzięki uprzejmości uczestników i chęci do dalszego spotkania i dalszej pracy na pewno się pomysły jakieś pojawią. Chcielibyśmy, żeby ten klub funkcjonował, żeby tutaj to miejsce było takim miejscem odpoczynku, tak jak powiedział ksiądz proboszcz, rekreacji, a przede wszystkim mile spędzonego czasu, bo w wieku senioralnym tego czasu, jak mówią, jest bardzo dużo, chociaż porozmawiajmy z seniorami, to nikt nie powie, że ma dużo czasu. Ale jak tutaj przyjdą, tu przychodzą, to i potrafią swoje obowiązki domowe zrealizować, i potrafią się tutaj zabawić i spędzić czas również w klubie. Tym bardziej się cieszę, bo też wchodzę już w wiek senioralny niedługo, także chciałbym, żeby ten klub jeszcze potrwał. Może będzie okazja do tego, żebym był też uczestnikiem tego klubu. Także, żeby nie przedłużać, bardzo serdecznie wszystkim gratuluję. Dziękuję wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu, tutaj na ręce panów posłów, za finanse, które bez których nie byłoby możliwe utworzenie tego typu placówki. Niech ta placówka funkcjonuje jak najlepiej. Wszystkim uczestnikom życzę miłego spędzania czasu, dużo wrażeń i z tego co wiem, lista jest jeszcze długa, rezerwowa. Dlatego ci, co są, to nie rezygnujcie, bo na wasze miejsce czekają kolejni. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj dziękuję za obecność i miłego pobytu w Konstantynowie. Z tego najlepsze. Klub seniora to nie tylko piękny budynek, ale również jego członkowie, którzy zgodnie z ideą projektu aktywnie uczestniczą w jego codziennym funkcjonowaniu. Realizujemy ten projekt do końca października 2023 roku, a cała wartość dofinansowania wynosi 2 315 947,75 zł.
z czego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to dokładnie 1 950 507,75 zł. I wkład własny gminy w wysokości 365 440 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone przede wszystkim na wykonanie remontu budynku, przystosowanie po byłym przedszkolu na klub seniora. Wykonane zostały wszelkie prace remontowe, które mogą Państwo dzisiaj zobaczyć. Poza tym zakupiony został sprzęt i wyposażenie. Wyposażyliśmy 3 sale, salę do ćwiczeń, salę muzyczno-rekreacyjną oraz pracownię techniczno-komputerową. Wyposażone zostało również kompletnie zaplecze kuchenne i sala do zajęć z fizjoterapeutą. Ponadto wyposażyliśmy pokoje biurowe, w tym również pokój dla psychologa i radcy prawnego. Na zewnątrz budynku została również utworzona siłownia zewnętrzna. Zakupiliśmy także ławki rekreacyjne oraz markizy zewnętrzne. Środki pozyskane w ramach projektu przeznaczane są również na wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia u nas w klubie seniora, a takich zajęć mamy dość sporo, ponieważ w chwili obecnej realizujemy zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczne, rękodzielnicze, taneczne, ruchowe, różnego rodzaju warsztaty, jak na przykład warsztaty dotyczące bezpieczeństwa seniorów, warsztaty prozdrowotne, kulinarne i nawet fotograficzne. Poza tym uczestnicy naszego klubu mogą również korzystać z usług psychologa i radcy prawnego, jak również fizjoterapeuty. Uczestnicy klubu seniora mają również zagwarantowane wyżywienie. Codziennie dostarczany jest dla nich obiad dwudaniowy. Mamy podpisaną umowę z restauracją, która w formie cateringu taki obiad nam tutaj do klubu dostarcza. Poza realizacją takich zadań typowo stacjonarnych, o których już wspomniałam, realizujemy również zajęcia wyjazdowe. Organizujemy dla naszych seniorów wyjazdy jednodniowe i kilkudniowe. Sam moment przekazania obiektu do użytku został rozciągnięty w czasie ze względu na wykonanie przede wszystkim gruntownego remontu budynku, jak również jego pełne wyposażenie, co, jak większość z nas wie, poprzedzone jest długimi, przeciągającymi się postępowaniami przetargowymi. Zajęcia realizujemy już od czerwca 2022 roku dzięki uprzejmości pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Właśnie tam odbywały się nasze pierwsze spotkania. A dzisiaj już możemy w pełni cieszyć się obiektem w pełni dostosowanym do naszych potrzeb i do realizacji dalszych zajęć. Chciałabym, proszę Państwa, jeszcze w tym momencie serdecznie w imieniu własnym, w imieniu pracowników oraz wszystkich uczestników Klubu Seniora podziękować inicjatorom tego przedsięwzięcia, panu wójtowi Romualdowi Murawskiemu i pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewie Mikulskiej za wsparcie, za pomoc w realizacji, a przede wszystkim za tak wspaniałą inicjatywę, dzięki której możemy tutaj dzisiaj cieszyć się tym pięknym obiektem i tą piękną realizacją. Dziękujemy Wam serdecznie. Bardzo dziękujemy za tą informację, a przede wszystkim za to piękne, uchwycone podziękowanie. Tu pewnie jeszcze przez skromność swoją pani kierownik nie powiedziała o jednym zadaniu, które będzie realizował klub, a mianowicie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Na wyposażeniu klubu jest taka funkcja. Został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Każda osoba, która będzie miała takowe potrzeby, będzie mogła wypożyczyć sobie taki sprzęt. Dzisiaj będzie okazja obejrzenia, jaki jest to asortyment. No, jest on dość bogaty i myślę, że warto osoby, które wymagają takiego sprzętu, poinformować, że będą mogły z tego skorzystać. Także też fajna funkcja w ramach realizowanego tego przedsięwzięcia. Jeszcze raz panu kierownik dziękujemy i dziękujemy za, tak jak jeszcze podkreślę raz, za tą piękną pracę związaną z przygotowaniem funkcjonowania klubu. Cieszę się bardzo, że jest
takie miejsce. Akurat ja nie muszę czekać do seniorstwa, jak pan mówi, bo już jestem seniora i będę miał tu blisko, bo akurat będę miał gdzie przyjść w razie, jak będę miał czegoś do zrobienia i na to nie mam jakiejś możliwości. To jest tak, mówiąc językiem nawet turystycznym, to jest tak, ja z tego co słyszę, co pani kierownik powiedziała, to jest tak jakby all inclusive, czyli wszystko w jednym. I miejsce, piękne miejsce do odpoczynku, miejsce, śliczne miejsce, bo ułożone w takim też otoczeniu pięknym do spełnienia wolnego czasu, do jakiegoś zajęcia terapeutycznego, do jakiejś rehabilitacji ewentualnej, do ewentualnego nawet pomocy jednemu, drugiemu w razie do ciebie. Szanowni Państwo, to życie nie kończy się, albo nie liczy się latami, ile ma człowiek lat, tylko ile ma człowiek chęci do być aktywnym w tym życiu. I nasza rola, żeby tu w tym pomóc. Dlatego z ogromną satysfakcją i radością jestem tu wśród Was, bo wiem, co to znaczy bycie człowiekiem samotnym, seniorem, który nie ma możliwości gdziekolwiek iść albo oczekiwać jakąkolwiek pomoc i znajduje się akurat taka jednostka, takie miejsce, gdzie do tego może wrócić i oczekuje i odzyskuje tą pomoc, którą ewentualnie ma. Życzę Wam, żeby to było faktycznie takie tętniące życiem to miejsce, żeby pomysły Wasze to są, które nieraz już miałem okazję spotkać i nawet dotknąć osobiście, to są fantastyczne sprawy, które Wy potraficie i robicie. I kochanie, nie ma człowieka wykluczonego, nie ma. Jest po prostu wola walki o to, żebym był do końca życia aktywnym. I dlatego życzę z całego serca dużo zdrowia po pierwsze, po drugie, żeby to miejsce spełniło swoją rolę i to zależy od kierownictwa i od pana wójta. I wiem doskonale, że pan wójt ma bardzo dobre serce, jeśli chodzi o tych spraw wrażliwe społecznie. A więc panie wójcie, dziękuję bardzo za tą inicjatywę i wam życzę dużo, 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 jeszcze raz dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Jest to miejsce okazałe i myślę, że to jest taka perełka, jeżeli chodzi o gminę Konstantynów. Życzę Państwu, żeby to miejsce było dla Was jak najbardziej przyjazne i żebyście tutaj przychodzili z ochotą i z radością. Żebyście tutaj przychodzili odpocząć od dnia codziennego, od tych trosk życia codziennego, bo na pewno, ja wiem to po swoich rodzicach, my wrzucamy Wam te wnuki, dzieciaki, to jest wszystko fajne, ale jak się cały dzień pobędzie z tymi wnukami, to człowiek też by chciał mieć trochę odpoczynku swojego i być też ze swoimi przyjaciółmi i wspólnie spędzać czas, a myślę, że tutaj jest tyle różnych atrakcji, o których już moi przedmówcy powiedzieli, że tego czasu będzie zawsze za mało. Sam przez wiele lat uczestniczyłem i pracowałem na rzecz poprawy warunków życia, a teraz chyba zapiszę się na tę listę rezerwową i spokojnie będę oczekiwał, bo jak Państwo wiecie, już jestem od roku na emeryturze. Szanowni Państwo, cieszę się, że w Konstantynowie, w naszej gminie, przybywa kolejny obiekt, który pięknie wpisuje się w możliwości służenia naszym mieszkańcom, a z tych informacji, co słyszymy, tych różnych form aktywności życia seniorów jest naprawdę bardzo wiele. Oby ten entuzjazm, jak również ten czas tutaj, który ma miejsce, towarzyszył Państwu przez wiele lat. Dziękujemy Panu staroście. Życzę Wam z całego serca, żeby chciało się Wam chcieć tutaj przychodzić, dzielić się nie tylko swoim talentem, ale przede wszystkim doświadczeniem życiowym, dzielić się z nami swoją mądrością, mądrością, którą zdobywaliście przez wiele lat. Tego Państwu z całego serca życzę, a osobom, które będą tutaj pomagać Państwu
przebywać, organizować czas. Życzę wspaniałych pomysłów. Życzę tego, żebyście nie mieli Państwo problemów, tylko mieli przed sobą piękne wyzwania, które dacie rady zrealizować, a na pewno nam się to uda. Także wszystkiego dobrego wszystkim, którzy będą swoje kroki kierować do tych miejsc, do tych sal i spotykać się razem. Budujcie wszystko to, co jest piękne i wspierajcie się wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, czym jest starszy wiek, co zrobić. Nie ma czasu, ale ten czas jest. Szuka się po prostu zastępczych jakichś zajęć, czy po prostu w jakiś sposób od tej nudy, od bezczynności w jakiś sposób uciec. A jak ktoś zaznaczył, faktycznie takie brak zajęcia powoduje różne rozmyślania, różne tam właśnie czynniki, które nie służą zdrowiu, a wręcz przeciwnie, tylko szkodzą zdrowiu. Ja z imieniu Rady Gminy, w imieniu wszystkich radnych, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili do tego, że powstał taki obiekt. Właśnie, żeby nie fundusze z Urzędu Marszałkowskiego, a dokładnie z Unii Europejskiej, na pewno taki obiekt z pieniędzy gminnych nigdy nie powstał, bo kwota to taka dosyć znaczna, że trudno byłoby taką kwotę wygospodarować z budżetu gminnego, gdzie jest ten budżet bardzo skromniutki i bardzo trzeba się dobrze nagłowić, żeby pani skarbnik szczególnie umiała te pieniądze w jakiś sposób podzielić, żeby po prostu na wszystko starczyło. To jest poeta klubu. Tak. Seniora w Konstantynowie. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Pani Sekretarz, Panie Przewodniczący Gminnej Rady, Pani Kierownik GOWS-u, jakże ważna dla naszego klubu Pani Kierownik Agnieszko, Księże Proboszczu, wszyscy jakże mili, zacni goście zaproszeni. Czas biegnie do przodu, w klubie seniora na lepsze się mieni. Pozwólcie Państwo, że nie będę zbytnio się przedstawiał, reklamował, ale na pewno będę rymował. Każdy tu obecny zawsze dobrze o tym powie, że taki klub seniora powstał w naszej gminie w Konstantynowie. Jako uczestnik tego klubu też się dobrze tutaj czuję. Tutaj nikt się nie nudzi i czasu nie marnuje. Dzięki wszystkim inicjatorom tego projektu, żeście wspaniali tacy byli i klub taki dla nas właśnie otworzyli. Czujemy się tutaj dobrze i czas szybciej mija. Jesteśmy wszyscy bliscy sobie, jak jedna rodzina. Nie będę się kłaniał wszystkim, choć ukłon każdemu się należy. Ukłonię się szczególnie naszej pani kierownik, bo plan zajęć i asortyment naszych działań od niej zależy. Zna się chyba też na menu, czyli menu, wie co mają ugotować, żeby każdy obiad mógł każdemu zawsze smakować. Chociaż minął już wrzesień, ale w naszym klubie zawsze będzie panować złota polska jesień. W imieniu klubu seniora dziękuję gościom zaproszonym. Jeżeli będziecie mogli, zawsze nas wspierajcie. O klubie seniora w Konstantynowie zawsze pamiętajcie. Za uwagę dziękuję. Thank you.